Dobry wieczór, witamy serdecznie wszystkich, którzy dołączają się do nas, do profila Fundacji Tutaka. Nazywam się Zmicier Kościn, jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok. Jestem Białorusinem i dziś wieczorem rozmawiamy o moim ojczystym kraju, o Białorusi. A to wszystko dzięki książce, która jako pierwsza próbuje wprowadzić taką refleksję nad tym, co się dzieje tak naprawdę do dziś na Białorusi. Co się dzieje przez ostatnie miesiące, skąd to się bierze, gdzie są te źródła wydarzeń ostatnich miesięcy na Białorusi. Autorem tej książki jest pan profesor Kazimierz Wójcicki, polski publicysta, dziennikarz, historyk, który dziś z nami również jest online z Warszawy. Dobry wieczór, panie Kazimierzu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Również jest tu z nami online współtwórca poniekąd tej książki. Osoba, która pomogła, by ta książka powstała, to jest Tomasz Sulima, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich w Polsce. Witam. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dzisiejsze wydarzenie jest otwarte na komentarze. Trzymam w ręku książkę, wydanie papierowe. Mamy takich egzemplarzy 5 i zachęcam serdecznie do refleksji, zadawania pytań, komentarzy. I najlepsze komentatorzy, najlepsze wypowiedzi dostaną w prezencie egzemplarz tej książki. Muszę powiedzieć, że nie byłoby możliwości spotkać się z państwem bez życzliwości Białostockiego Teatru Lalek, który gości nas na swoich deskach w momencie tej pandemii. Wydarzenia na Białorusi pewnie w większości zaskoczyły Polaków. Pamiętam sam, jak 9 sierpnia rozmawiałem z dziennikarką TVN24, która zadała mi pytanie, co się stało, że nagle dziś Białorusini stanęli w kolejce, aby zagłosować. Czy te wydarzenia również pana zadziwiły? Czy pan profesor oczekiwał, że coś takiego może się wydarzyć na Białorusi? No, bezpośrednio oczywiście, że nie. To chyba zaskoczyło cały świat, ale i może samych Białorusinów. To jednak ja powiem tak, że ja się interesowałem Białorusią oczywiście wcześniej i byłem zachwycony dosyć elitarnym, ale bardzo ciekawym życiem intelektualnym Białorusi. Myślę o takich nazwiskach jak Babko, Żbankow i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślałem, że jeżeli jest tak rozwinięta refleksja intelektualna, to w jakimś momencie to musi zadziałać. Oczywiście wiemy, że nie Żbankow i Babko weszli pierwsi na ulicę, ale to dla mnie było jakieś takie źródło przemyśleń, że Białoruś sprawi nam jeszcze niespodziankę, że tam zachodzi proces taki narodotwórczy, ciekawy. To przykrywał wszystko Łukaszenko oczywiście, ale więc no nie będę z siebie czynił proroka w żadnym wypadku. Nie przewidywałem tego, ale ponieważ czytałem to wcześniej, to gdzieś nie byłem też tak całkowicie zdziwiony tym, co się zaczęło dziać. Czy pana zdaniem ta Białoruś teraz wchodzi w taką sferę zainteresowania też ekspertów polskich? Bo nie oszukujmy się, no dość mało osób się zajmuje stricte Białorusią w Polsce. Ja sądzę, że na pewno był jakiś skok zainteresowania Białorusią, ale ja bym powiedział tak, że no, do nadrobienia jest ogromnie duże. To znaczy Ukraina jakoś może dzięki Sienkiewiczowi i tak dalej, no, w najrozmaitszy sposób
funkcjonuje w polskiej świadomości. Białoruś nie bardzo, no może jest kojarzona z Wielkim Księstwem, ale też no to jest Litwa, prawda, a nie Białoruś. I to jest ogromnie dużo do nadrobienia, żeby to społeczeństwo zobaczyć podmiotowo. Nie jako jakiś tam fragment dawnej Rzeczpospolitej albo jakąś prowincję sowiecką, prawda? Ten Łukaszenko, taki jakiś prymitywny facet z kołchozu czy z PGR-u, prawda? No to jakby rzutowało na stereotyp Białorusina. Więc ogromnie dużo do nadrobienia. I coś może nadrobiono, oczywiście ta ilość doniesień prasowych, ta Nexta, no, ten niebywały upór, a więc i odwaga, pewien podziw, ale to troszeczkę poszło w moim zdaniem w złą stronę, znaczy niekoniecznie tylko w dobrą stronę. To znaczy ja śledzę niektóre komentarze i jest takie przekonanie, że Rosja sobie z tym da radę. Nawet niektórzy, no, że ten Łukaszenko to jednak jaki był, taki był, to jakoś no, bronił tą Białoruś przed całkowitą zależnością, a teraz to już przyjdą tacy, co przyłączą Białoruś do Rosji. I to jest taka trochę realpolitik. Moim zdaniem te komentarze są wyłącznie na poziomie takim politycznym i nie dostrzegają tego, co w tej rewolucji, w tych wydarzeniach jest ogromnie ważne, ten przyrost świadomości białoruskiej i tego procesu, że to jest proces narodotwórczy i niezależnie od tego, jak się w ciągu najbliższych miesięcy potoczy to czysto politycznie, to te procesy społeczne są moim zdaniem nie do odwrócenia. I takiej refleksji moim zdaniem brak w Polsce wciąż. Właśnie pan Rosji poświęca dwa rozdziały książki. Czy pan uważa, że jednak ta Rosja odegra tą najważniejszą rolę w przyszłych wydarzeniach na Białorusi? To, że w tej chwili odgrywa rolę, to jest jasne. Czy w przyszłości również bez Rosji nie da się Białorusinom zadecydować o własnym państwie, o własnym losie? No to są dwie, znaczy żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, czy próbować odpowiedzi oczywiście, bo tylko tego nie możemy prorokować, no to trzeba oddzielić te dwie płaszczyzny moim zdaniem. Płaszczyznę jakichś wewnętrznych, bardzo głębokich ruchów świadomościowych i no już czytając obecne badania, widać jak bardzo to społeczeństwo od Rosji się odsunęło, jak bardzo jest świadome do własnej tożsamości i stawia na nią. I na pewno ta rewolucja, ta odwaga budzi, to wyobraźnia podpowiada, no, dumę Białorusinów. To jest to młode pokolenie, które wyszło na ulicę. To jest ogromne emocje. To tak samo jak Polacy w okresie Solidarności w 80 roku się w jakiś sposób przebudzili, prawda? I natomiast jaki będzie zawarty kompromis w tej chwili polityczny, to nie wiemy. Najprawdopodobniej no, przy ukształtowaniu się tej połukaszenkowskiej Białorusi w sensie czysto politycznym Rosja weźmie udział, no bo niestety ma środki polityczne do tego. No? Natomiast moim zdaniem jakikolwiek będzie rząd, nawet jeżeli on zadeklaruje daleko idącą współpracę z Rosją, on będzie się musiał liczyć z tymi nastrojami. To znaczy tu nie jest możliwa taka sytuacja, że to będzie Łukaszenko, jakby to powiedzieć, będzie więcej, trochę więcej wolności, nie będzie Łukaszenko, ale to będzie bardziej prorosyjskie.
Nie, tego sobie nie wyobrażam. To może od zresztą no, wypowiedzi Ciechanowskiej czy Łastowskiego są takie, że z Rosją należy się dogadać i zdaje się, że jakieś rozmowy są prowadzone. No, rozsądna opozycja białoruska na pewno no, musi szukać jakichś kompromisów z Rosją. Ale zobaczymy, na ile wystąpi efekt Bidena. No, odchodzi ten wyjątkowo prorosyjski prezydent Stanów Zjednoczonych. Biden to jest człowiek, który był zainteresowany uczestnictwem Polski w NATO. Zna ten region. Zdaje się zresztą, że przyszły sekretarz stanu pochodzi z Białego Stoku, bodajże, no to napiszcie do niego list, żeby się też zajął sprawami Białorusi i Podlasia. Być może nastąpi jakiś podział wpływu, że to jest szalenie umowne, 70% Rosji, 30% Zachodu. Ale to jest spojrzenie czysto polityczne, takie geopolityczne od góry, natomiast ważne są procesy społeczne na Białorusi. One są fantastyczne i moim zdaniem to na dłuższą metę będzie absolutnie decydowało o tym, co się będzie dalej działo. Na początku odniosłem wrażenie, że nie wszyscy w Polsce rozumieli, co się dzieje na Białorusi. Tym bardziej, że no, pamiętamy tak te pierwsze dni protestów, kiedy dotarcie informacji z Białorusi graniczyło z cudem. To się udawało dzięki różnym współczesnym już aplikacjom, takim jak Telegram na przykład. Pan wtedy... Gdzie szukał informacji? Pewnie w Facebooku. Ja powiem panu, Tomasza Sunimy. Bo już z Tomkiem Tomek... właśnie rozmawiałem i dlatego jakby chcę podpytać, jak ta współpraca się pojawiła. To znaczy, no, bardzo szybko, jak gdyby może dzięki aktywności Tomka, ja trafiłem na jego Facebook i dla mego środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, takiego postsolidarnościowego, byłych opozycjonistów i tak dalej. Oczywiście wszędzie rozgłosiłem, że jest taki Białorusin. Początkowo nawet myślałem, że to było przez tą Nextę, to ja myślałem w ogóle, że on jest w Mińsku i o niego, jak się nie odzywał, to się bałem, że coś mu się stało. Ale później się dowiedziałem, że jednak jest bezpieczny, natomiast no, bardzo był, że powiem, aktywny. I Tomek ma w każdym razie dla mojego szeroko pojętego środowiska ogromną zasługę. A potem żeśmy zaczęli rozmawiać, no bo te wiadomości z Nexty są takie pourywane, prawda, wyrywkowe, obrazki, no więc to trzeba o tym gadać, żeby rozumieć, co to wszystko znaczy. I tutaj rozmowy z Tomaszem były dla mnie szalenie istotne. No i też żeśmy się polubili, to ważne poznać. Tak było. Poznać ciekawego, kogoś ciekawego człowieka, który też jakby no, czuje się Białorusinem, a więc z pewnością pewne rzeczy, z uwagi na własną wrażliwość, musi widzieć no, inaczej niż ja. No. Bo dla mnie no, Białoruś jest przedmiotem lektury i tam iluś podróży i tak dalej, ale oczywiście no, sama znajomość języka, wie pan, ja po białorusku z trudnością czytam, no, ale na przykład nie jestem w stanie mówić i tak dalej, no to jest ogromne ograniczenie w poznawaniu kraju. To jeżeli pan pozwoli, zadam pytanie Tomaszowi. Prowadzisz tak swoistą kronikę wydarzeń na Białorusi, która się nie kończy, mimo tego, że nie widzimy już Białoruś dość często w wiadomościach, w telewizji na przykład. Tak, rzeczywiście. Ja nie planowałem w ogóle takiej działalności, prowadzenia tej kroniki, która dzisiaj zdominowała właściwie moją aktywność w mediach społecznościowych. No, nie ukrywam, że to się wszystko narodziło no, tuż przed wyborami, ale takim momentem kluczowym dla nas wszystkich chyba, którzy śledzą wydarzenia w Białorusi, to był 9 sierpnia. Faktycznie to, co mnie najbardziej uderzyło,
mając wśród znajomych, widząc mnóstwo Białorusinów, mnóstwo znajomych, którzy komentowali na bieżąco wydarzenia przed wyborami, nagle oni zniknęli. Ja nie rozumiem, dlaczego oni zniknęli. W ogóle co się stało? Facebook się zepsuł. I miałem wcześniej już oczywiście aplikację Telegram, więc uderzyło mnie to medium, że tak szybko widziałem, co się dzieje też w Mińsku i w innych miastach, ale też no, nie ukrywam, że to było bardzo emocjonalne przeżycie, bardzo trudne też dla mnie, bo to jest ten moment, kiedy się dowiadujesz z listy Organizacji Praw Człowieka Wiasna, nazwiska odczytujesz swoich znajomych, bliskich osób, i kiedy nie wiesz, co się z nimi dzieje właściwie, no bo w te pierwsze trzy dni, 9, 10, 11 sierpnia, to jest kilka tysięcy osób zatrzymanych, więc to są głębokie emocje. I jakby no, to jest kronika XXI wieku. Ona jest oczywiście, no, była wtedy obarczona pewnymi błędami, bo to jest właściwie transmitowanie na żywo tego, co się dzieje w Mińsku głównie. Po tych trzech dniach wydawało mi się czymś naturalnym, z tego, co ja tam czym żyłem tak naprawdę za pośrednictwem internetu, że też w Polsce to też znajdzie odzwierciedlenie w polskich mediach, głównych mediach i nie tylko. No okazało się, że to było bardzo powierzchowne mimo wszystko, że to jest szczególny też rok, tak? Wszyscy wiemy o tym na całym świecie. COVID-19 to jest ten temat, który przykrył wszystkie inne. W Polsce tematem Białorusi interesowano się faktycznie na początku, natomiast ja w pewnym momencie stwierdziłem, że jednak tą kronikę należy kontynuować, jakby, że jest wiele osób, które się interesują faktycznie bardziej niż tylko ogólnikowo tym, co dalej. I tu jesteśmy w tym momencie ponad 140 dni tak naprawdę tych pokojowych protestów i wokół tego, co może być interesujące na zasadzie pewnego naświetlania jakby, tak? To są konkretne historie konkretnych ludzi, tak? Kto siedzi, za co, sąd. To są przede wszystkim obrazki, tak? Telegram też tak działa, że no to jest takie dziennikarstwo bezpośrednie, bardzo mocne, wręcz nawet trudno to nazwać właściwie tym tradycyjnym dziennikarstwem. Społeczne raczej. Tak. To jest aktywizm. Ja też jakby w tej kronice nie czuję się dziennikarzem. To jest pewna aktywność, wiadomo, obarczona też pewnym błędem i różnymi emocjami. Zresztą podobnie wyraża się współtwórca kanału Niechta. Ale to jest bardzo potrzebne, tak? Bo to było to medium, które też pokazało samym Białorusinom, którzy siedzieli w domu, mogli ominąć ograniczenia internetu i zobaczyli, że wszyscy wyszli na ulicę, więc oni też mogli wyjść. Więc jakby duże bardzo emocje i właściwie te pierwsze dni sierpnia tuż po wyborach zaważyły na tym, że ta kronika jest cały czas. Jest jeszcze jedna rzecz. Jakby ja mam takiego troszkę kronika archiwisty. Mam pełną świadomość tego, że to, czego teraz nie zapiszę, nie wiem, w dzienniku, w pewnej kronice, to za kilka miesięcy umknie. To tego nie będzie. Jakby tych emocji nie będzie się dało odtworzyć. A teraz możemy do tego wrócić, tak? Dzień po dniu, jakie są emocje? Wiadomo, że też się pewien rytm stworzył. Każdy, kto śledzi wydarzenia od sierpnia, wie, jaki jest rytm tygodniowy, co się dzieje każdego dnia, bo to są też rytmiczne wydarzenia. Niedziela, sobota i to wszystko, co też o czym pisze autor książki, pan Kazimierz Wójcicki, czyli no, pewna specyfika, tak? Jakby to, co zachwyciło też i zdumiało na pewno wielu z nas, czyli właśnie to są kobiety, rola kobiet, tak? IT-szynicy, inżynierowie IT, ale też ikonografia tych protestów. Jakby to nie da się tego przekazać za pomocą, nie wiem, tekstu, tak? To trzeba zobaczyć po prostu, czyli murale, to co powstawało. I to faktycznie te protesty, ta rewolucja, pokojowa rewolucja narodu białoruskiego, odrodzenie narodowe, też świetnie się zgrało z tym momentem dziejowym, tak? Kiedy mamy
takie technologie, jak właśnie Telegram, kiedy możemy na przykład możemy wybrnąć z blokowania internetu, tak, przez państwo, kiedy to się staje komunikatorem i te wszystkie fenomeny tak naprawdę, czyli podwórkowe spotkania, pikniki, koncerty, to też co śledziliśmy przez te miesiące, no też w głównej mierze to jest dokładnie to samo narzędzie, z którego ja korzystałem, czyli właśnie komunikacja i przez to też ja czułem, że też poniekąd, no nie bezpośrednio, ale też jestem uczestnikiem. Nie wiem, na ile to jest uczestnictwo, które może się przełożyć, które może pomóc czemukolwiek tej sprawie, uważam, słusznej sprawie, czyli walka o prawa człowieka i uczciwe wybory. Ale wydaje mi się, że no żyjemy w takich też czasach, kiedy informacja też jest narzędziem na wojnie informacyjnej. Więc jakby też chciałem bardzo mocno, aby ta informacja była sprawdzona, na ile to jest możliwe i aby po prostu mogła też wybrzmieć w języku polskim. No, tak się złożyło, że nie tak wiele osób czyta po rosyjsku, po białorusku tym bardziej. Dlatego piszę po polsku i to jest skierowane do polskojęzycznego czytelnika, więc odbiorcy, osoby, która śledzi te wydarzenia i wydaje się, że też może się inspirować też, bo to jest, no wydaje mi się, że powstaną kolejne książki na pewno i może nie tylko, pewnie cała kultura białoruska też myślę, że może być zainspirowana tym, co się przez te 5 miesięcy wydarzyło. Także czyste emocje, ale też takie poczucie, myślę, czegoś dziejowego, tak, że jesteśmy świadkami czegoś, na co na przykład ja, podlaski Białorusin, właściwie no całe życie czekałem, tak? Na tego typu odrodzenie. No i nie ukrywam też, no, że chcielibyśmy, aby ta pogoń za wolnością no, miała swój konkretny bardzo finał. Kronika bardzo intensywna na samym początku. Czy nadal tych wydarzeń jest tyle, bo nieraz słyszę na przykład w Polsce pytanie, czy ten protest nie zgasł. Nie ma tej intensywności, to prawda. Dzieją się zupełnie innego rodzaju wydarzenia. Jakby ja też staram się z różnych płaszczyzn, tak, o czym też pan Kazimierz powiedział, to jest no geopolityka. No nie jestem analitykiem też takim politycznym. Bardziej na zasadzie przybliżania różnych stanowisk, tak, to co może zainteresować polskiego czytelnika, co sądzą inni na temat, co się dzieje w Białorusi. Natomiast no cały czas są te obrazki, tak? To znaczy, że Białorusini wychodzą na ulicę. Nawet jeżeli tej skali już nie ma, tak? Tych zdumiewających wielkich placów, które zostały zapełnione po brzegi, nie widzimy, z uwagi też między innymi na aurę, mamy rzeczywiście zimę, to mimo wszystko sama świadomość tego, że oto widzę, ktoś nagrał, tak, telefonem wrzucił, podajemy to dalej, informacja, zobaczcie, te protesty wcale nie wygasły, tak? One oczywiście, rewolucja ma swoją dynamikę. W tym momencie jesteśmy na pewno w zupełnie innym punkcie. Te emocje faktycznie one gasną. Natomiast to też jest trochę tak, że myślę, że no niestety nie wszystko też zależy od samych Białorusinów, tak? No, mówi się, i to też jest prawda, że no, ich los Białorusinów jest w rękach Białorusinów, ale też no, nie zapominajmy, jest jeszcze geopolityka, śledzimy też nadchodzące wydarzenia, nowe sojusze, tak? Śledzimy też za tym, co się dzieje w Radzie Koordynacyjnej, co robi liderka narodu białoruskiego, Światłana Cichanouska. Czekamy na spotkanie z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc jakby cały czas myślę, że chciałbym przede wszystkim, aby ten temat nie zgasł w polskiej przestrzeni informacyjnej. Ale jest trudno, tak jak powiedziałem, tak? To nie tylko COVID, ale wiadomo, że trudno utrzymać taką intensywność też, jakby to informacyjną. Myślę, że ta książka też jest ciekawą pozycją i dla osoby, która zechce dowiedzieć się czegoś więcej, też taki rys tej pogoni
od lat 90., 2000 za wolnością, to też jest taki dobry punkt wyjścia, tak? Bo cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko te relacje polsko-białoruskie jeszcze dopiero są przed nami, jakby taki, powiedzmy, ten moment, kiedy powiemy sobie, że okej, już wiemy wystarczająco dużo o sobie i jakby tu możemy osiągnąć zupełnie nowy poziom. Wydaje się, że ta książka też i mój taki skromny udział w tym, mam nadzieję, że też drobny krok też robi w tym kierunku, bo zainteresowanie jest. To też, co pan Kazimierz powiedział, wydaje się, że akurat no, tu w Polsce to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, tak, jakby... Jak to było w latach 80., Solidarność, odzyskanie suwerenności od Rosji też, no, Związku Radzieckiego wówczas. Więc jakby poniekąd w pewnym sensie Białorusini podążają oczywiście swoją drogą, ale myślę, że Polacy mogą kibicować i to robią. I ja myślę, że to też jest bardzo fajny taki asumpt też do tego wyrażenia solidarności. Też Białorusini są niesamowicie też wdzięczni Polakom za też otrzymaną solidarność. Ja sam też otrzymuję mnóstwo informacji, też taki feedback, że faktycznie no, fajnie, że mogą się dowiedzieć czegoś więcej, tak, żeby być na bieżąco. Ponieważ no, tych informacji jakby często brakuje. Mówię, że media głównego nurtu, wiadomo, że zajmują się też jakby szerzej, czy w ogóle polskimi sprawami i ta Białoruś siłą rzeczy nie zawsze może być jakby w tym świetle. A to jest taka propozycja, że słuchajcie, tam cały czas jeszcze jest walka, tak? Rewolucja trwa. Rok 2020 zostanie w pamięci na długo. Ja się bardzo cieszę, że ta książka wyszła w tym roku, tak, 2020, bo to jest rok, którego Białorusini nie zapomną. To jest, myślę, że rok pewnego początku. Panie profesorze, początek, rewolucja trwa. Czy to oznacza, że pan śledzi i myśli nad tym, żeby pisać kolejną książkę o Białorusi? No, w tej chwili trzeba odczekać, wie pan. Ja bym powiedział tak, że ja bym może troszkę podredagował to, co Tomek powiedział. Rewolucja się odbyła. Tak jak się odbyła rewolucja Solidarności w 80 roku. Potem był stan wojenny, ale to nie oznacza, że Solidarność znikła jako zjawisko społeczne, jako coś, co wpłynęło bardzo głęboko na historię Polski i dzieje polskiego społeczeństwa. Teraz będzie na pewno okres szukania jakichś rozwiązań politycznych, bo ta rewolucja, niezależnie od tego, że nie obaliła Łukaszenki w tym najgorętszym okresie, to przecież zmusiła Moskwę do tego, żeby szukała alternatywy. To już jest kolosalne zwycięstwo. To jest potęga tego ruchu społecznego. On oczywiście może nie osiągnąć wszystkich celów, które sobie wyznaczył, ale to już jest bardzo dużo. Natomiast Polacy powinni się interesować Białorusią już znacznie dawniej. Jak powiedział, polska niepodległość 89 roku powinna skłaniać do bardzo poważnego zajęcia się tym sąsiadem, nie tylko Ukrainą, ale i Białorusią. To z uwagi na Łukaszenkę nie nastąpiło. Łukaszenko, jeszcze raz powtórzmy, to taki facet z PGR-u czy sowchozu, odpowiadał po pierwsze pewnym stereotypom chłopski naród białoruski, a poza tym na tej Białorusi rzeczywiście tak, no, trzeba było być pilnym obserwatorem, żeby widzieć, że coś się tam dzieje. I nie odrobiliśmy lekcji. Ja nawet mówię o kręgach naukowych, publicystycznych i tak dalej. I to, co jest istotne dla Polaków, to nie jest tylko wiedza o tej rewolucji, tylko... No, każdy naród posiada własną historię. Zobaczmy, że Białoruś, historia Białorusi jest tak zanurzona w historii dawnej Rzeczpospolitej, traktowana jako historia Polski, że się w ogóle nie dostrzega czegoś,
oryginalnego w tej historii, prawda? No, kto słyszał o Eufrozymie Połockiej, średniowieczu białoruskim, kto wie, jaka to była bogata kultura związana z wielkim, z tym obszarem Wielkiego Księstwa, Rusi Kijowskiej i tak dalej. Nic o tym nie wiemy. Jak się powie, że Białoruś dzisiejsza z kolei jest zurbanizowana w wyższym stopniu niż Polska, to wszyscy się dziwią, jak to, to te chłopy takie z Podlasia, to takie zurbanizowane. Więc tu trzeba mnóstwo jak gdyby nadrobić, żeby spostrzec podmiotowość, zobaczyć, nauczyć się czegoś o kulturze, żeby jakieś może nieliczne, ale utwory literackie białoruskie weszły do takiego kanonu polskiego inteligenta, że to się czyta. To jest duża praca, która nie jest koniecznie związana z bieżącą polityką. Ja myślę, że dużą też rolę ma do odegrania mniejszość białoruska w Polsce na Podlasiu, która, o ile wiem, no niekoniecznie była taka w całości entuzjastyczna wobec tej rewolucji na Białorusi, więc tutaj pewno ci tacy jak wy działacze mają tutaj wiele do zrozumienia, do zrobienia, ale też i być może sama ta rewolucja i dynamika spowoduje, że ludzie zaczną też troszkę inaczej myśleć, będą bardziej dumni jako Białorusini, będą się odnosić, szukać tych źródeł takiej białoruskości i ta inteligencja białoruska w Polsce, no też, że powiem, stanie się bardziej ekspansywna. To są wszystko złożone procesy. I jak mówię, nie sprowadzajmy tego do polityki. Ja bym wszystkim Polakom radził, po prostu mamy pasjonującego sąsiada i mnóstwo dzielnych ludzi. Warto szukać tam przyjaźni, rozmówców. No, to jest to zadanie na dzisiaj. Panie Kazimierzu, w tej chwili mamy pytania od widzów naszych. Pierwsze takie pytanie, gdzie można kupić książkę? No, książkę można przede wszystkim kupić przez internet. Starczy wygooglać Białoruś, Droga do Wolności i tam jest iluś tych hurtowniach, to można kupić, albo można kupić na e-booku. O, więc to chyba najprostsza dzisiaj droga. Pewno jest to w wielu księgarniach też już obecnie, ale książka jest dosyć świeża, bo ona ma, nie wiem, tydzień coś takiego, prawda? No więc no, gorąco oczywiście polecam jako współautor razem z Tomkiem tą książkę. Tutaj jest jedno z pytań odnoszące się do poprzedniej książki pana Kazimierza Wójcickiego. Krótka historia UPA dla Polaków. Czy wrażenie, że stosunki polsko-białoruskie są mniej kontrowersyjne niż polsko-ukraińskie, jest słuszne? Czy widzi pan jakieś elementy, które mogłyby podzielić nasze narody, tak jak dzieli kwestia Wołynia i UPA w stosunku do Ukraińców? Tutaj raczej chodzi o sprawy lokalne dotyczące Łupaszki, Burego i ma to zdaniem pana Alberta Jerzego Wierzbickiego lokalny charakter. No, gdyby bardzo powierzchownie odpowiadać i ogólnie, no to oczywiście te stosunki są mniej kontrowersyjne, prawda? No bo nie ma czegoś takiego jak Wołyń. Też w historii nie ma czegoś takiego jak powstanie Chmielnickiego, niezależnie jakby interpretować. No jest Bór, tak. No, no jest też w Podlasie okresu międzywojennego. No, no, to nie był okres próba polonizacji tej ludności białoruskiej. Część z tej
tego tej społeczności nawet stanęła, zbliżała się do ruchu komunistycznego z uwagi na swoją sytuację społeczną. To są skomplikowane dzieje. Natomiast no, takich kontrowersji jak polsko-ukraińskich nie ma. No, poza to weźmy jednak troszeczkę też drugą, weźmy też inną stronę. No. Ukraina to jest jednak gigantyczny kraj, no większy od Polski ludnościowo-terytorialnie. Białoruś, mimo swego znaczenia, nic tutaj nie chciałbym odejmować Białorusi, ale to jest kraj o wiele, że tak powiem, mniejszy. O dużej wadze geopolitycznej, ale ja bym powiedział z punktu widzenia polskiego, no to jest tak. Jeżeli Białoruś przyłączy się, że tak powiem, do Ukrainy, w cudzysłowie, to znaczy do tej wolności, do tego oddzielania się od Rosji, to jest zakończenie pewnego procesu, w której Imperium Rosyjskie pozbawione jest już możliwości ekspansji na wschód. Prawda? No, wielu Polaków spojrzy na to w taki sposób, niezależnie od potrzeby zainteresowania samą Białorusią, jej kulturą, językiem i tak dalej. Więc, ale no, w tym sensie waga Białorusi jest mniejsza niż również gospodarcza, no, wymiany gospodarczej, współpracy od tych kontaktów z Ukrainą. Tylko że mówiąc to, no to są takie globalne kategorie, natomiast mówiąc o kategoriach ludzkich, no każdy Białorusin jako przyjaciel, partner rozmowy, to jest naszym sąsiadem, z którym trzeba rozmawiać, uczyć się, poznawać jego wrażliwość. Na tym polegają prawdziwe stosunki polsko-międzyludzkie, czy to jest Ukrainy, czy Białorusi. No po prostu sąsiad, z którym należy współżyć. I kolejne jest jeszcze pytanie, czy wiadomo, jak mocno Polacy się interesują obecnymi wydarzeniami w Białorusi? Może już istnieją sondaże i temu podobne na temat zainteresowania Polaków Białorusią? Ja niestety nie wiem, może Tomek zna, Tomku, bo ja niestety. nie znam niestety takich i trochę mnie to nawet martwi, bo pewnie gdyby takie sondaże były, to by je publikowano. Może trzeba nawet je sprowokować. Niestety nie znam. To znaczy przypomina mi coś, chodzi mi po głowie, tu jestem nieprzygotowany, że sprzed paru lat ta sympatia dla Białorusinów była większa niż dla Ukraińców, ale może z uwagi na sprawy Wołynia, które były już tak szalenie silnie akcentowane, zresztą suflowane w dużym stopniu przez wojnę rosyjską, wojnę dezinformacyjną. Mam następne pytanie od Dimy. Jak panowie myślicie, na ile czasu jeszcze starczy siły w niebieskich palcach Łukaszenki, żeby zostać przy władzy? Jak myślisz, Tomku? To jest bardzo trudne pytanie. Nie sądzę, żebyśmy potrafili na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że tu musimy mówić o pewnych właśnie sukcesach, o tym mówimy, tak? Przede wszystkim to, co samych Białorusinów zaskoczyło i chyba zachwyciło też, tak? Że to, co mnie zaskoczyło też na przykład. I o tym też warto powiedzieć, ja myślę, że po raz pierwszy właściwie Białorusini rosyjskojęzyczni, czyli jakby zrozumieli właściwie swoje położenie, swoją podmiotowość też być może. I właściwie to oni sformułowali też, jest ich więcej, tak? Teraz mówię o tym, jakby te postulaty. Natomiast dotychczas, ja obserwowałem przynajmniej coś takiego, że no po tych każdych wyborach sfałszowanych w Białorusi, no to właściwie no zostawała ta elita białoruskojęzyczna, wykształcona, która nie zgadzała się z tym, tak? I tutaj nie było takiej masowości, która mogłaby faktycznie dokonać tego, co teraz widzimy. To jest, ja uważam, pewien taki krok dalej, kolejny etap pewnego kształtowania narodu białoruskiego.
jeżeli mówimy już o tej sferze politycznej, ja myślę, że też samego Aleksandra Łukaszenkę zaskoczyła ta sytuacja. Ja myślę, że on się nie spodziewał tego, że tym razem ta strategia nie zadziała, bo ta strategia ona była po każdych wyborach stosowana. Mam na myśli brutalne tłumienie protestów. Popełnił wiele błędów. Przede wszystkim nie docenił absolutnie postać Światłany Cichanouskiej, która bardzo się wybiła też jako niepolityk, tak? Jakby to też powinno i to zachwyciło też mnóstwo osób na całym świecie. Faktycznie no to jest taki produkt też trochę i też trochę nawiązując do tego pytania poprzedniego, chciałem powiedzieć, widziałem często, co mnie jakoś tak też nurtowało, że w tych sondażach właśnie takich sympatii do narodów, do sąsiadów, to najczęściej ci Białorusini no nie byli upodmiotowieni, to znaczy oni byli właściwie bardzo blisko Rosjan, w takim postrzeganiu też jakby ogólnoludzkim i jakby no Białorusini rosyjskojęzyczni, Rosjanie rosyjskojęzyczni i pewnie z tego to się brało. Dlatego strasznie byłbym ciekaw też takich badań, wyników badań, czy ta rewolucja też w oczach tutaj w Polsce mogła to zmienić, tak? Chciałbym, życzyłbym tego sobie oczywiście, żeby ci Białorusini faktycznie no byli w tym sondażu też ocenieni jako o, tak? To już jest podmiotowa nacja, już jakby widzimy na przykład przede wszystkim ten upór pokojowy, tak? To, co zrobiły niesamowicie białoruskie kobiety, do dzisiaj zresztą robią, to zachwyciło nas wszystkich, więc jakby ja w tym momencie nie pokuszę się o taką analizę geopolityczną, to jest dużo bardzo zmiennych, natomiast, no mówię, pewne procesy zaszły i jakby o tym chciałbym mówić, tak, to są pewne zdobycze, no i też siło rzeczy, tak, to jest na takiej zasadzie, że te dni są odliczane. No umówmy się, no to nie wiem ile to potrwa, tak, ale jakby to jest z każdym dniem tak naprawdę poparcie przede wszystkim Aleksandra Łukaszenki no bardzo mocno upadło. To, co się jakościowo zmieniło, to, co mówią nie tylko eksperci, to, co widzimy, tak, to, że po raz pierwszy od 26 lat prezydent Łukaszenka no nie ma poparcia wśród prostych Białorusinów. I to jest ta zmiana, myślę, jakościowa i to też pokazuje sens tej rewolucji. Tutaj pojawiły się pewne refleksje od pani Karoliny Pirjanowicz. Obserwacją Białorusi oraz zagadnienia z nią związane już od dłuższego czasu się zajmuje pani. Wśród Białorusinów zauważyć można znaczny wzrost świadomości narodowej, właśnie to, o czym Tomek przed chwilą powiedział i pan Kazimierz również o tym wspominał. Kluczową rolę odgrywa młode pokolenie, które ma styczność z resztą świata dzięki mediom oraz mobilności. Zauważa, że to obywatele mogą decydować o tym, co się dzieje w ich państwie. Dla mnie fantastyczne jest to zjednoczenie społeczne. Taka oto refleksja od pani Karoliny. Panie Kazimierze, ja mam jeszcze takie pytanie do pana. Jeden taki wątek zauważyłem, że w tej chwili odniosłem wrażenie, że Litwa trochę wygrywa przed Polską co do budowania relacji z tą przyszłą Białorusią. Czy prawidłowo zrozumiałem? Może troszkę inaczej bym to ujął, ale pytanie oczywiście jest ciekawe i ważne. Ale odniósłbym się też jeszcze raz do tego, co poruszył pan Wierzbicki. Mówiąc o tym, a stosunki ukraińsko-polskie, a polsko-białoruskie. Ja bym powiedział tak, że w świadomości Polski mam wrażenie, że należałoby tak troszkę odłączyć Ukrainę od Białorusi. Białoruś jest z całą pewnością bliżej Litwy, państw bałtyckich. Nawet w świadomości białoruskiej jest coś takiego, że Białorusini są bałto-Słowianami, a nie tak po prostu Słowianami, prawda? Specyfiką ukraińską jest to, że są no, kozakami, że czują się
są taką społecznością, kulturą południa, bo Moskwa leży przecież na północ od Ukrainy, a nie przede wszystkim na wschód. I na te relacje należy umieć w taki sposób spojrzeć. Więc i to nawet tutaj pan redaktor powiedział Wielkie Księstwo. No gdzieś ta dziedzictwo Wielkiego Księstwa jest bardzo ważne. I Polska, Warszawa, też myślę już o sprawach czysto politycznych, w żaden sposób nie powinna się ścigać z Wilnem. To jest nonsens. To, że Białorusini są mentalnie, historycznie bliżej Wilna, no to jest oczywiste. To nie trzeba specjalnie studiować historii. I też w ostatnim okresie Litwa się bardzo o to stara. Ambasada litewska w Mińsku jest prawie tak duża jak amerykańska. Bardzo nowoczesna i duża, byłem tam. Ale to nie jest żadna konkurencja, tylko to jest uzupełnianie się. Więc jest, ja bym powiedział, że to, co jest zawsze niebezpieczne dla Polaków, to jest ideologia kresowości. To znaczy, że to jest taki obszar byłej Rzeczpospolitej, a więc taki trochę Polski, coś takiego. No, z tym się należy absolutnie pożegnać, dlatego że no, w tej obecnej dyskusji, którą toczymy w Polsce na temat i ustroju społecznego dawnej Rzeczpospolitej, no jest wiele takich elementów, w których mówi się o dominacji, kolonizacji i tak dalej tamtych terenów. Nie bez racji będzie na pewno temat polskiego ziemiaństwa, które tylko bardzo niewiele postaci z polskiego ziemiaństwa na tamtym okresie, no Sapieha i bardzo niewiele postaci, prawda, było po stronie ruchu białoruskiego narodowego. No to tutaj pytanie było o konflikt. No to są tematy trudne, które na pewno powinny być podniesione. One nie muszą być przedmiotem konfliktu, ale no, kształtowanie się narodu białoruskiego było związane też z emancypacją od polskich wpływów. To jest w XIX wieku szalenie skomplikowane, bo jednocześnie mamy dominację rosyjską, ale mamy też wciąż bardzo silne wpływy kultury polskiej, które nie tylko są wpływami takimi, które można tam chwalić i Białorusini będą mówili, że to fajnie, ale również to były wpływy polonizacyjne, często prowadzone wbrew jak gdyby świadomości białoruskiej, zwłaszcza dotyczy to tego fragmentu Białorusi, który był po I wojnie światowej, który był w granicach II Rzeczpospolitej. No więc nie ścigajmy się z Litwinami, nauczmy się historii, zobaczmy, że to są Bałtosłowianie. Oczywiście na taką opowiem anegdotę, żeby jak pewną sprawę naświetlić. Ja prowadziłem jak zajęcia z białoruskimi studentami, to oni zwykle, ci bardziej patriotycznie nastawieni, zaczynali od tego, że w ogóle stolicą Białorusi jest Wilno. No to wtedy byłem trochę polemicznie nastawiony i pytałem się, czy przypadkiem nie Mińsk. Ale warto to opowiedzieć, tylko jak silny jest związek Białorusi z Litwą, którego nie należy kwestionować, a w związku z czym i konkurowanie z Wilnem jest bez sensu. Należy współpracować z Wilnem, jeśli chodzi o wszystkie sprawy białoruskie. Taka byłaby moja odpowiedź, na próba odpowiedzi na pańskie pytanie. No cóż, powoli dobiega końca nasze spotkanie. Ciekawe mieliśmy pytania, ciekawe refleksje. I jak wspominaliśmy, osoby dostaną w prezencie egzemplarz książki W pogoni za wolnością autorstwa pana Kazimierza Wójcickiego. Panie Kazimierzu... I Tomasza Sulimy.
Dodaję. Współpracy z Tomaszem Sulimą. Tak jest właśnie napisane. Dziękujemy serdecznie, że spędziliście ten wieczór razem z nami. Dziękuję Panie Kazimierzu. Dziękuję Tomku. I ja dziękuję. I zapraszamy na kolejne wydarzenia Fundacji Tutaka. A również dziękujemy jeszcze Białostockiemu Teatru Lalek, który gościnnie nas przyjął w te ciężkie czasy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.